Cześć wszystkim. Zgodnie z ostatnią zapowiedzią gościmy dzisiaj u nas na budowie, na Ludowej, niezrzeszonego eksperta finansowego Krzyśka Kijkowskiego. Cześć, cześć Krzysztof. Dzień dobry Państwu, witam. I tak jak ostatnio Wam powiedziałem, wybraliśmy 5 najczęściej zadawanych przez Was pytań, na które chcielibyśmy uzyskać od Krzyśka odpowiedzi. Myślę, że ile masz doświadczenia lat? 12? To już będzie 12 lat, tak? Tak, że patrząc na to, że ma 12 lat doświadczenia popartego wieloma sukcesami, będzie najlepszą osobą, żeby na to odpowiedzieć, no i później też, żeby pomóc wszystkim chętnym. Także nie przedłużając... Trzeba się podobać, tak. Przejdźmy do tych pytań nadesłanych przez Was. Pierwsze takie pytanie, w sumie, które teraz w tym czasie tak padało od klientów, to czy branie kredytu dziś to jest dobry pomysł? Hipotecznego kredytu, czy to dobry pomysł? No to jest dość trudne pytanie, dlatego że odpowiem troszkę przewrotnie. I tak, i nie. Tak, ze względu na to, że mamy rekordowo niskie stopy procentowe, a co za tym idzie, płacimy najniższe raty, no i w związku z tym oddajemy najmniej odsetek do banku. Nie, dlatego że ta stopa procentowa dzisiaj tak rekordowo niska, no ona nie będzie z nami wiecznie, a już na pewno nie przez 30 lat. W związku z czym raty nam podskoczą, więc planując dzisiaj budżet i zakładając określony poziom raty, no możemy z dość dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że za kilkanaście miesięcy ta rata już powinna nam zacząć rosnąć. Więc to jest duże ryzyko, no i pewnie dla osób, które, tak jak to się mówi, na zapałki spinają budżet, może być bardzo dużym ryzykiem w perspektywie najbliższych lat. Okej, okay. Czyli warto wziąć na to bufor jakiś? O, zdecydowanie tak. To myślę, to jest podstawa, od której powinniśmy zaczynać jakiekolwiek planowanie zaciągnięcia zobowiązania kredytowego, zanim jeszcze do banku wycieczka, zanim jeszcze porównanie ofert. Do kogoś takie, ty? Dokładnie tak. To przede wszystkim powinniśmy poprosić tę osobę, która nam pomaga, aby wytłumaczyła nam dokładnie, na czym polega sama konstrukcja kredytu, z jakim ryzykiem przede wszystkim to się wiąże. No a dalej, no to już jest kwestia tylko i wyłącznie formalności. Okej, okay, super. Krzysiek, pandemia, bo jest teraz też o to bardzo wiele pytań od Was. Jaki jest wpływ pandemii na przyznawanie kredytu? Wiesz co, w tym roku to musimy rozdzielić odpowiedź na 2 lata tak naprawdę, czyli na to, co działo się w roku ubiegłym, gdzie tych zmian faktycznie było bardzo dużo. Wielu klientów trafiało do mnie z takim prostym, wejściowym zdaniem: nie dostaliśmy kredytu w naszym banku, bądź powiedzieli nam, że nie możemy wnioskować, to gdzie teraz możemy spróbować? Więc banki bardzo mocno pozaostrzały politykę kredytową, podejście do ryzyka kredytowego było skrajnie konserwatywne. W niektórych bankach nawet dochodziło do tego, że zostały wstrzymane rozpatrywanie wniosków, które klienci chcieli składać. Natomiast dzisiaj już tak na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że tylko i wyłącznie klienci zatrudnieni w branżach wysokiego ryzyka związanego z pandemią, z potencjalną kolejną falą, mogą napotkać się z pewnymi trudnościami. Czyli wiesz, mam na myśli hotelarstwo, turystykę, całą gastronomię. Tak, dokładnie. Natomiast czy to wyższe wkłady własne, jak w zeszłym roku banki zaczęły wymagać wyższego wkładu własnego, już wszystko wróciło, nie chcę powiedzieć do normalności, ale do takiego poziomu sprzed pandemii. No właśnie, to jest kolejne pytanie tutaj, które zadaliście, które się bardzo często powtarzały. Pytanie o wkład własny. Jeszcze wspomniałeś o tym, bo jak był początek tej pandemii, banki bardzo mocno podwyższyły wkład własny. Był chyba ponad 20% albo 20% minimum. Jak to wygląda teraz? Tak, generalnie rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego mówi o tym i dlatego też często klienci się z tym spotykają, że jest to 20% wkładu własnego jako ten rekomendowany wkład. Natomiast banki mają taką możliwość i część z tych banków, a nawet większość dzisiaj, korzysta z tak zwanego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. To w wielu przypadkach nawet nie jest dodatkowo płatne dla klienta, my nie musimy tam nic dodatkowo kupować. Natomiast to jest taka możliwość dla banku, aby udzielić kredytu z wykorzystaniem 10% wkładu klienta. Czyli tak odpowiadając bardzo wprost na Twoje pytanie, dzisiaj, jeśli mamy 10% wkładu własnego, to już jak najbardziej możemy wnioskować o kredyt. Tak, dokładnie tak. Super. A środki na wyposażenie nieruchomości, bo klienci przychodzą do mnie i pytają się, jakby kupili u nas nieruchomość. No trzeba wykończyć. Tak, trzeba wykończyć, koszty wykończenia, w jakim stanie ode mnie ją dostaną, jakie im podaję, pokażę standardy. No to oni robią sobie wyliczenie, ile potrzebują pieniędzy na wykończenie. No i na to też jest potrzebny kredyt. Jak to wygląda w perspektywie kredytu hipotecznego, żeby wziąć go na całość, na wykończenie mieszkania, żeby wejść na gotowo i mieszkać? Tak, jak najbardziej przy wnioskowaniu o zakup nieruchomości, szczególnie z rynku pierwotnego, środki, które wykorzystamy dodatkowo na wykończenie, podniosą ich wartość.
Co za tym idzie, bank pozwoli nam na dodatkowe środki na wykończenie. Tyle tylko, że muszą to być środki przeznaczone na elementy stałe w nieruchomości. Takie jak, wiesz, podłogi, kafle, łazienka, biały montaż, drzwi. Wszystko, co jest na stałe przytwierdzone do nieruchomości. Czyli nie na wyposażenie takie wnoszone, tak? Meble. Wiesz co, odpowiem przykładem, nie? Czyli lodówka to jest taki fajny przykład, bardzo często się przewija. Czyli lodówka w stałej zabudowie, w kuchni, jak najbardziej wchodzi w zakres. Lodówka wolno stojąca, taka, wiesz, side by side, już nie wejdzie. Więc wszystko, co mówiąc tak obrazowo, możemy chwycić, samodzielnie podnieść, wynieść z mieszkania. Nie twierdzę, że drzwi się nie da wynieść, tak? ale wiesz, o co chodzi, prawda? Jeżeli mamy elementy, które na stałe podnoszą wartość nieruchomości, jak najbardziej to wchodzi w zakres. I bardzo ważna rzecz, o której wiele osób nie wie, my nie potrzebujemy faktur, rachunków z tego, żeby się z bankiem rozliczyć. Banki robią tak zwaną fotoinspekcję, a w wielu przypadkach dzisiaj my robimy samodzielnie zdjęcia i podpinamy je do aplikacji banku. Bank chce zobaczyć, że prace zostały wykonane i mieszkanie zostało, czy to nieruchomość została podniesiona jej wartość. No bo wiesz, często robimy samodzielnie remont, czy to malowanie, czy podłogi układamy, tak, nie mówię o takich większych pracach. Nie ma faktury, nie ma rachunku, prawda? A nie zmieni to faktu, że wartość nieruchomości podskoczyła. Dokładnie tak, bo to o to bankowi chodzi, żeby zabezpieczyć się na czymś, co jest więcej warte, dzięki czemu można udzielić wyższego kredytu. Okej, okay, super. Myślę, że to jest cenna informacja dla wielu naszych klientów, tych, co już kupili, tych, co zamierzają kupić. Jeszcze jednym pytaniem takim, z którym się przychodzą do mnie klienci, którzy chcą podpisać umowę rezerwacyjną, i dopiero mają przed sobą tak naprawdę całą drogę związaną z pozyskaniem kredytu, żeby te formalności skrócić do minimum i żeby one były dla nas jak najmniej problematyczne. Padło sporo pytań, jak się przygotować do takiego kredytu, do wzięcia, z czym pójść, żeby dzisiaj czas jest bardzo cenny, żeby nie chodzić 5 razy do jednej instytucji, żeby wiedzieć, z czym pójść konkretnie, żeby formalności zminimalizować. To znaczy, wiesz, samo pytanie jest jak najbardziej zasadne i pada bardzo często z ust klientów, natomiast odpowiedź będzie bardzo często skrajnie indywidualna. Każdy z nas jest troszkę inny, w inny sposób osiąga dochód, inaczej wygląda nasze gospodarstwo domowe, mamy zobowiązania kredytowe, część klientów nie ma takich zobowiązań, więc jakbym tak klamrą chciał spiąć tylko takie podstawowe, wiesz, rzeczy, które warto mieć, bo nigdy nie zaszkodzą, no to tak, jak najwyższe zarobki zawsze, czyli jeżeli, co mam na myśli, no nie to, żeby szybciutko pracę zmieniać, ale jeżeli mamy możliwość na przykład wzięcia dodatkowych nadgodzin w pracy, bądź ta zdolność kredytowa jest na niewielkim, z niewielkim zapasem, możemy wziąć dodatkowe nadgodziny, możemy otrzymać jakąś premię w kwartale, to wszystko będzie liczone jako średnia zarobków, to nam bardzo pomoże. Jeżeli mamy mniejsze zobowiązania kredytowe, bądź szczególnie dzisiaj bardzo popularne, karty kredytowe z przyznanym limitem, ale nieużywane przez nas. Warto te zobowiązania albo do minimum poobniżać, bądź całkowicie je zamknąć, bo to nam po prostu obniża zdolność kredytową, a często jest tak, że potrzebujemy kilka tygodni, zazwyczaj miesiąc, na to, żeby dane zobowiązanie zostało zamknięte. Więc w ten sposób czasami sztucznie wydłużamy proces, oczekując na jakieś dokumenty banku. Więc w ten sposób możemy sobie na pewno pomóc. Rozumiem. Super. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, tak jak obiecałem, 5 najczęściej padających pytań, najbardziej konkretne, jak to tylko się dało, odpowiedzi. Myślę, że 3 stron wysokości zadania. Jak będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, piszcie proszę w komentarzach. Do wszystkiego się odniesiemy. Jak będziecie potrzebować pomocy Krzyśka, również będzie w komentarzu kontakt do niego. Czy to będziecie szukać nieruchomości gdzie indziej, czy u nas. Zapraszamy serdecznie do współpracy z Krzyśkiem. My już Wam dziękujemy, także trzymajcie się. Cześć. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki.